Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu przede wszystkim pan profesor Tadeusz Jacek Zieliński, doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor teologii protestanckiej, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, czyli, jak wnioskuję, także chrześcijanin. No i z drugiej strony także zaprosiłem profesora filozofii i etyki Pawła Łukowa, który zaprezentuje też własną perspektywę na główny temat. A główny temat to jest rozdział Kościoła i państwa. Właśnie ukazała się książka pana profesora Zielińskiego. No, wydaje mi się, że w bardzo dobrym momencie i chciałbym zapytać w takim wypadku, bo mnie osobiście jako nie prawnika bardzo się podoba kompozycja tej książki. 5 rozdziałów głównych. Każdy z tych rozdziałów ma jakby taką strukturę zaczynającą się od aby, czyli aby państwo, aby każdy, aby państwo i tak dalej. I to jest jakby wskazanie na cel główny rozdziału Kościoła i państwa. To mi się bardzo podoba, to jest bardzo przejrzyste. No ale oddaję w takim razie głos panu profesorowi, autorowi tej książki. Co w niej jest szczególnie ciekawego? Jeden z komentatorów internetowych napisał po obejrzeniu tej książki, że ona się nadaje do działu science fiction. To jest książka, która ma za zadanie z jednej strony mówić o tym, co w Polsce wciąż jest fikcyjne, czyli właśnie o niedostatkach realizacji konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, a jednocześnie wskazywać, jak ten rozdział powinien wyglądać. Książka jest w zamyśle, ma być bardzo aktualna, ma się odnosić do sytuacji polskiej. To jest taki swoisty rozrachunek czy remanent sytuacji w zakresie stosunków państwo-kościół z bardzo licznymi odniesieniami do faktycznych sytuacji, także do uwikłania kościoła, zwłaszcza katolickiego, w związki z partią polityczną. Także napisałem ją, bo takiej książki nie było. Mamy dwie niewielkie książeczki napisanej przez marksistów w latach 50. i 70. Natomiast wydawało mi się, że potrzebna jest taka właśnie rekapitulacja tego, czym jest w istocie rozdział Kościoła i państwa, jak powinien w Polsce wyglądać, jakie jeszcze tutaj mamy braki. A ta konstrukcja jest po to, żeby pokazać, że rozdział Kościoła i państwa leży w interesie zarówno państwa, jak i Kościoła, jak i obywateli, którzy nie są związani z żadną wspólnotą religijną. Także no liczę na to, że to będzie głos w tej dyskusji, która się toczy na naszych oczach. No, teraz, kiedy rozmawiamy, rozumiem, jesteśmy świeżo po zobaczeniu filmu Braci Sekielskich i w książce mojej piszę, no, że państwo musi też być bardzo rzetelne, jeśli chodzi o traktowanie pewnych patologii, które występują na gruncie religii, a no, one występują, bo religia jest przecież przedsięwzięciem ludzkim, gdzie są ludzie, tam są i problemy, ale rozdział jednocześnie przecież ma służyć uwolnieniu Kościoła od zależności z mechanizmem państwa, po to, żeby religia mogła się rozwijać w oparciu o własny potencjał, autentycznie, bez wsparcia struktur państwowych, bo one wciągają w taką relację, która de facto powoduje upadek autentyzmu religii, banalizację, trywializację i tak naprawdę przyspiesza sekularyzację. Także jeżeli dany kościół chce stracić poparcie w społeczeństwie, to niech się zwiąże z politykami, oni go wykorzystają do swoich celów i porzucą. Bardzo dziękuję. Także najkrótsza charakterystyka tej niewielkiej książeczki, ona jest w zamyśle popularyzacją, tak? To nie jest dzieło sążniste, to nie jest monografia, już sama objętość świadczy o tym, że zamysł był taki, żeby dotrzeć do jak największego kręgu odbiorców, żeby oni zobaczyli, czym jest rozdział Kościoła i państwa, jak bardzo on jest korzystny dla wszystkich obywateli. 172 strony, rzecz jest bardzo ładnie, przystępnym językiem napisana. Wydaje mi się, że sprawa jest godna polecenia. No, myśmy się przygotowali, pan profesor Łuków z książką się zapoznał, przygotował, jak znam życie, ma
już jakiś pogląd na ten temat. Panie profesorze? Znaczy, jeśli chodzi o książkę, to ja oczywiście myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, że czym innym jest rozprawa, która ma charakter czysto naukowy i dociera do dosyć wąskiego grona ludzi, których zadanie edukacyjne czy edukacji publicznej nie jest pod tym względem szczególnie pilne. Natomiast, jak rozumiem, książka wyrasta z takiej obserwacji, że po prostu z tą świadomością publiczną w Polsce, jeśli chodzi o na przykład prawo w zakresie relacji państwo-kościoły, jest po prostu źle. I ja tę książkę widzę przede wszystkim właśnie w takim kontekście. To znaczy, ja mam wrażenie, że ta książka bardzo ciekawie pokazuje, w jakiej my funkcjonujemy w Polsce archaicznej wizji życia społecznego czy życia publicznego. To znaczy, po pierwsze, mam wrażenie, że u nas dominuje spojrzenie na władzę publiczną jak na niepubliczną, to znaczy jak na władzę, która jest władzą tego, kto ją zdobył, i ten, kto ją zdobył, może z nią zrobić to, co uważa za stosowne. U nas wciąż jednak nie jest dominującym pogląd, że władza się zdobywa po to, aby wypełniać obowiązki, jakie system praw człowieka, zacznijmy od tego, nakłada na władzę publiczną. I myślę, że z tym jest, i że właśnie relacja państwo-kościół jest częścią tego archaicznego, czy może inaczej, to, co obserwujemy w empirii polskiej, to myślę, że to jest następstwo tego archaicznego oglądu czy pojmowania sprawowania władzy. Mianowicie kościoły, religie są jednym z instrumentów sprawowania władzy. To jest dominujący sposób myślenia. Jak widzimy umizgi rozmaitych polityków do władz kościelnych, jak widzimy czasem milczenie władz kościelnych w bardzo ważnych sprawach publicznych, które mają wymiar polityczny, ale są publicznie ważne, i myślę, że przeciętny wierny chciałby znać głos swojej wspólnoty religijnej, to pokazuje to właśnie ten archaiczny sposób oglądania relacji między władzą publiczną a religiami, czy między państwem a religiami. To znaczy, że to jest jedno, że dla sprawujących władzy to jest jeden z instrumentów sprawowania władzy, a dla kościołów to sojusz z władzą, władza jest jednym ze sposobów utrzymywania swojej pozycji społecznej, uznania społecznego. I czyli mówiąc inaczej, te dwa podmioty wzajemnie się instrumentalizują. Zamiast traktować się nawzajem poważnie, czyli traktować siebie jako względnie autonomiczne podmioty, które mają kompletnie inne zadania, może kompletnie przesadziłem, o tam pewne pokrywanie się pewnych zakresów, jak na przykład moralność życia publicznego oczywiście jest, ale one mają inne zadania, innymi drogami oddziaływują i służą innym celom. Czyli powinny być właśnie, jak mówi się w naszym porządku konstytucyjnym, wzajemnie autonomiczne, rozpoznające swoją podmiotowość wzajemną, ale równocześnie autonomiczne. Natomiast w momencie, ale do tego, żeby one się widziały jako wzajemnie autonomiczne, konieczna jest zmiana myślenia, to znaczy myślenia, że władza publiczna nie jest dla tych, co kochają władzę dla władzy, tylko dla tych, którzy chcą coś społeczeństwu zaoferować i sądzą, że ich propozycja jest lepsza od innych. W momencie, kiedy, czyli mówiąc inaczej, chodzi o odejście od wzajemnego instrumentalizowania się tych dwóch podmiotów. I w związku z tym ta książka rzeczywiście jest science fiction dla wielu osób. To znaczy, ona jest opowiadaniem o tym, znaczy w innym porządku, że tak powiem, myślowym, właśnie w porządku tego nieinstrumentalizowania się. I myślę, że to jest taki podstawowy morał. To znaczy, w momencie, kiedy te dwa podmioty będą się instrumentalizować, to będą sprowadzone wyłącznie do narzędzi tej czy innej strony, jak również do narzędzi naszych załatwiania różnych spraw, prawda? Również w naszych zwykłych, codziennych kwestiach. I ja się absolutnie z panem profesorem zgadzam. Najlepszym sposobem na to, żeby się uzbędnić dla wspólnoty religijnej, jest związanie się z władzą. Dlaczego? Bo wspólnota religijna i Kościół chce przetrwać, a władza przychodzi i odchodzi. Więc Kościół, który się będzie fraternizował z władzą, odejdzie razem z nią.
Po prostu tak jest. I to jest optymistyczny akcent w tym, co panowie mówicie, ale to jest ciekawa nam myśl właśnie o tym, o tej przestrzeni publicznej, to znaczy o tym, że w Polsce no jest właśnie takie zawłaszczanie przestrzeni publicznej, prywatyzacja albo przez partie, albo przez instytucje, prywatyzacja przestrzeni publicznej, nawet obecna na przykład w takim zwyczaju stawiania krzyży przy drogach na przykład, prawda? To znaczy to jest, może jest to kontrowersyjny przykład akurat, ale mnie to uderza, że tutaj jest próba takiego właśnie zawłaszczania przestrzeni publicznej. I ta przestrzeń publiczna w Polsce jest albo źle rozumiana, albo właśnie no, tak jak władza, tak jak pan profesor Łuków powiedział, kiedy dochodzi władza większości, to większość bierze wszystko. Ja, jeśli można... Proszę bardzo. Traktuję problemy w zakresie stosunków państwo-kościół jako element kryzysu demokracji w ogóle. Te zbyt bliskie związki między państwem a kościołem tworzą destrukcję procesu demokratycznego i przykładem tego jest uwikłanie imperium ojca Rydzyka we wspieranie rządzącej partii, tak? Pisze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość i imperium ojca Rydzyka świadczą sobie wzajemne usługi. Kościół tak naprawdę staje się machiną wyborczą, która za sukces wyborczy jest wynagradzana przez władzę pieniędzmi podatników. Przez to ta machina wyborcza służy na potrzeby kolejnych wyborów. Tak? Więc mamy do czynienia w konsekwencji z destrukcją tego, czym jest wspólnota religijna i tego, czym jest państwo, które nie może być tak naprawdę przedstawicielem tylko jednej partykularnej grupy. I proponuję w książce zastosowanie rozwiązań, które w Ameryce występują, w Stanach Zjednoczonych od dawna, na mocy tak zwanej poprawki Johnsona. Tam wspólnoty religijne, które stanowią część machiny wyborczej, tracą prawo do ulg państwowych, bo stają się grupą lobbystyczną. Więc ojciec Rydzyk i jego imperium i powiązane z nim instytucje automatycznie nie tylko nie powinny dostawać dotacji państwowych, ale powinny być zwolnione czy pozbawione wszystkich ulg i przywilejów natury fiskalnej. Wpływacie na władzę, decydujecie o budżecie państwa, nie możecie od niego nic otrzymać. Nie możecie być traktowani jako instytucje non-profit, bo tak naprawdę działacie po to, żeby mieć profit. Przeróżne profity w sferze państwowej, nie tylko publicznej. Także ta książka też właśnie opisuje tego rodzaju patologie, które w konsekwencji oczywiście psują państwo, bo to jest państwo jednej grupy, to jest państwo, z którym nie mogą się utożsamić szerokie kręgi społeczne. To zawłaszczanie przestrzeni państwowej przez podmioty prywatne wyraża się właśnie także w umieszczaniu symboli religijnych na gruntach państwowych, w obiektach publicznych. Ja mam sąsiadów, którzy na swoim terenie wybudowali kapliczkę. Na terenie, w swoim ogródku. I to jest okej, tak? My widzimy tę kapliczkę, ona pokazuje tożsamość tych ludzi. Natomiast jeżeli kapliczka jest stawiana na gruncie gminnym, to znaczy, że jakaś grupa próbuje wyeliminować inną grupę. I to jest to, co ja nazywam w książce taką pedagogiką partykularyzmu, tak? Państwo uczy nas, że jedna grupa może swoje interesy realizować całkowicie lekceważąc zdanie innych. To jest tak, też w politologii nazywa się majorytarianizmem, czyli mam większość, więc mogę z mniejszością zrobić, co chcę, a przecież w następstwie II wojny światowej nauczyliśmy się, że dla dobra demokracji niezbędne jest respektowanie podstawowych praw mniejszości i to w całym zróżnicowaniu tych mniejszości. No, czy z tym nauczeniem to pewnie nie wszyscy się nauczyliśmy. Powinniśmy byli się nauczyć i chyba to jest część problemu. Ale ja bym, cieszę się, że to właśnie rozmawiamy w takim, że tak powiem, trybie tego, czegośmy się nauczyli lub czegośmy się powinni byli nauczyć, a nam się nie udało zbiorowo. Bo sądzę, że tu jest, ja bym chciał wrócić do tej idei prywatyzacji, ponieważ ja od dłuższego czasu mam takie wrażenie, że w Polsce moralność się prywatyzuje, w tym sensie, że traktuje się ją jako kwestię wyłącznie prywatnego życia. I w tym kontekście relacji między instytucjami wyznaniowymi a państwem
Wydaje mi się, że mamy sytuację w drugą stronę. To znaczy mamy do czynienia z takim osobliwym ruchem, w którym Kościół upublicznia się poprzez swoje przywiązywanie się do władzy, czyli staje się jako instytucja, instytucją publiczną, a w ramach tego, nazwijmy w cudzysłowie, zalegitymizowania jako publiczna instytucja, w ramach tej instytucji, w ramach swojego funkcjonowania prywatyzuje moralność, czyli przeciętny Polak, jak go zapytać, czego dotyczą kwestie moralne, który po tej edukacji moralnej wychodzi ze szkoły, z katechezy, najprawdopodobniej jest osobą, która jest przekonana, że moralność dotyczy tego, co się dzieje przy stole, tego, co się dzieje w łóżku, że dotyczy tego, co się dzieje w odniesieniu do rodziców, ale no, nie dotyczy na przykład tego, jak jeden polityk zwraca się do drugiego, w jaki sposób traktujemy innych, którzy myślą inaczej, to znaczy, którzy nie są na przykład członkami naszej grupy wyznaniowej, bądź takich, których styl życia odbiega zasadniczo od naszego. Oni tego się nie dowiadują, dlatego że w tym sprywatyzowanej moralności wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy myślimy tak samo. Wszyscy musimy mieć pewnego rodzaju takie same poglądy i raczej dotyczące spraw, które nie wykraczają najczęściej poza próg naszego mieszkania czy domu. One pozostają tam. I wtedy mamy takie życie publiczne, jakie mamy. To znaczy przeciętny obywatel godzi się z tym, że widzi bezwstydność, brak jakiejś niegodziwości publiczne i zamiast być tym oburzony, to traktuje to jako zło konieczne. Uczy się z tym żyć. I myślę, że to jest element tej prywatyzacji moralności, czyli taka samospełniająca się przepowiednia, że życie publiczne czy polityka to brudna rzecz. Ja się od niej trzymam z daleka. Czyli chodziłoby mi też o to, że jak gdyby upublicznienie się instytucji w naszych warunkach prowadzi do sprywatyzowania moralności, a to z kolei prowadzi do wycofywania się nas, obywateli, z życia publicznego. To skutkuje brakiem zaangażowania w sferę publiczną, bo ona nie jest moja, bo ja tam dobra nie realizuję. Ja osobiście. Zostaję. Tak. Więc sądzę, że to jest taka, że tak powiem, mentalnościowa i niezwykle moralnie rzecz biorąc ważna konsekwencja tych sojuszów, tej właśnie upolitycznienia tej sfery, która upolitycznienia nie w sensie udziału w życiu publicznym po prostu, tylko powiązania z określoną opcją polityczną czy z określoną organizacją polityczną instytucji religijnej. Dla mnie... To dziękuję za tę uwagę, tak, jeśli można, na temat etosu państwowego. Jak koreluje oczywiście rozdział Kościoła i Państwa z neutralnością światopoglądową państwa, czy bezstronnością światopoglądową państwa, i polemizuje w książce z tezą, że państwo neutralne to jest państwo aksjologicznie nihilistyczne. To jest państwo, które nie ma żadnego systemu wartości. To nieprawda. To jest manipulacja. Państwo neutralne światopoglądowe nie ma swojego światopoglądu, czyli nie wypowiada się, czy Bóg, bogowie istnieją na przykład, natomiast ma swój system wartości, który jest ustalony w procesie demokratycznym, w toku deliberacji demokratycznej, w której uczestniczą różne kręgi społeczne. Więc nie można przejmować od jednej filozofii, czy jednego systemu filozoficznego, czy od jednego kościoła, czy od grupy kościołów systemu wartości. Nie można automatycznie przejmować w państwie i uznawać za własne. My musimy ten system aksjologiczny wypracować i on oczywiście przede wszystkim znajduje wyraz w przepisach prawa, też oczywiście w dobrych obyczajach, w różnego innego typu normatywach, ale przede wszystkim w konstytucji, która w Polsce jest lekceważona i w innych ustawach, które powinny być z tym systemem aksjologicznym konstytucji zgodne. Także rozdział Kościoła i Państwa też gwarantuje pewien wyraźny system wartości państwa wzięty od obywateli, którzy w sporze ustalają według jakich reguł, czyli według jakiej aksjologii wspólnie będą działać. No, bardzo mi się podoba, że tutaj panowie profesorowie się zgodziliście, jeśli idzie o ważność wartości w świecie państwowym, że tutaj to wybrzmiało w tej negacji nihilizmu.
neutralnego państwa. Natomiast ja bym chciał trochę przekornie na koniec rzucić taką sprawę, bo ja wiem, że pan profesor Łuków jest kantystą, a zatem no, nie jest bardzo mocno jakoś związany z teologią. Natomiast pan profesor Zieliński no, jest teologiem. I dla mnie osobiście no, postawa Chrystusa to jest zawsze postawa mniejszościowa. To znaczy, to nawet w historii chrześcijaństwa wynika przecież. Ale gdyby sięgnąć nawet teologicznie, to jeżeli Chrystus to jest jakby w linii Dawida, to Dawid bardziej jest jakby chrześcijański wtedy, kiedy jest w grocie, chowa się w opozycji względem obecnej władzy, aniżeli wtedy, kiedy jest królem, prawda? Bo oczywiście ta idea króla Dawida, czy potem króla Salomona, to jest idea państwa wyznaniowego ewidentnie. Natomiast sam Chrystus już no, niekoniecznie. Więc chciałbym jeszcze zapytać o tę sprawę, bo tutaj ta kwestia upominania się o prawa mniejszości. Moim zdaniem to jest sprawa też odczytania przesłania Jezusa Chrystusa, nie? Jezus z Nazaretu, tak, jest bardzo dobrą podpowiedzią co do sposobu traktowania stosunków państwo-kościół, bo to jest outsider, dysydent religijny, który występuje przeciwko establishmentowi, przeciwko państwu wyznaniowemu, używając współczesnego określenia. Ofiara prześladowań religijnych. Tak. No oczywiście jego los chyba nie mógł być inny, skoro występował przeciwko establishmentowi, przeciwko monizmowi, tak, państwa i religii. Więc Chrystus absolutnie nie pasuje do tego obrazu. Ten Chrystus relacjonowany tak na kartach Nowego Testamentu, do tego obrazu dominacji Kościoła nad państwem, czy Kościoła zespolonego z państwem. Bo on jakby idzie właśnie pod prąd tych pomysłów. Także jeśli ktoś czerpie inspirację od Chrystusa, no to powinien czerpać od tego, którego poznajemy na kartach Nowego Testamentu, a nie tego, który został zmutowany potem w rozwoju myśli teologicznej. Chrystusa, pantokratora, który panuje nad kosmosem i też nad porządkiem ówczesnym. Także zależy, z którym Chrystusem chcemy się spotykać, tak, na którego chcemy się powoływać. No i u Chrystusa mamy to klasyczne zdanie, oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi, co jest takim mandatem właśnie dla rozdziału, dla właśnie rozróżnienia tych porządków, o czym pan profesor Łuków już mówił, że to są instytucje, które mają inne zadania, różne zadania. Oczywiście są kościoły, czy są etapy historyczne, kiedy kościoły nie rozpoznają właściwie swojej misji i wtedy zajmują się działalnością polityczną. Sobór Watykański II właśnie zakwestionował państwo wyznaniowe katolickie. Tak? To był ten głos stwierdzający upadek sensowności, celowości tworzenia państwa katolickiego. W Polsce niestety to orędzie Soboru Watykańskiego II jeszcze nie przemówiło do wielu decydentów kościelnych, którzy odbudowują Republikę Katolicką. No to jest taka grupa rekonstrukcyjna właśnie Republiki Katolickiej. Mamy rekonstrukcję sanacji nieudaną, mamy nieudaną rekonstrukcję kościoła, państwa kościelnego. W toku oczywiście, w toku, bo jeszcze wszystkie elementy tej budowli nie powstały, ale spodziewam się, że ona prędzej upadnie niż będzie ukończona. Bardzo dziękuję. Ja bym do tego dodał jeszcze jedną uwagę, bo wydaje mi się, że to rzeczywiście tak jest, ale jest jeszcze pewna kwestia sposobu prowadzenia komunikacji. Jak już mówimy o Chrystusie, on nie mówił ludziom, co mają robić. On nie pouczał. On był człowiekiem, który wdawał się w spory, wdawał się w dyskusje, który pomówił z tym, którzy szli za nim, bierzcie odpowiedzialność za swoje działania. Ja nie jestem od tego, żeby cię pouczyć i ci powiedzieć. To jest taka różnica jak między wykładem a seminarium. Otóż ja się obawiam, że nasz Kościół jednak cały czas tylko i wyłącznie wykłada. Ex katedra. Tak, a seminarium, która jest podstawową formą komunikowania się i rodzenia się idei, ale również tworzenia się wspólnoty, czyli poziomej relacji, a nie hierarchicznej władza poddani,
Tego praktycznie nie widzimy. Być może gdzieś jest, nie twierdzę, że nie ma całkiem, ale mam wrażenie, że jak porównuję to z funkcjonowaniem innych kościołów, również katolickich, żeby było jasne, bo to widziałem, to jednak jest gigantyczna różnica. To znaczy różnica między pouczaniem a wypracowywaniem wspólnego zdania. Wspólnego zdania i wspólnoty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że na koniec przypomina mi się Benjamin Franklin, który był ojcem założycielem Stanów Zjednoczonych. I on między innymi odnotował kiedyś Chrystus i Sokrates, to znaczy dwie postaci, które dla niego były istotne, ważne w myśleniu także, jak sądzę, o konstytucji Stanów Zjednoczonych i o tym, jak powinno działać społeczeństwo amerykańskie. No, ale jeden i drugi uważał, że dialog to podstawa. Dokładnie. Także myślenie jest w rozmowie. Panowie profesorowie, bardzo dziękuję, naprawdę, bardzo się cieszę, że książka wyszła. Bardzo cieszę też, że panowie zgodziliście się pogadać chwilę na ten temat. Materiału jest znacznie więcej jest inspirujących myśli. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia do źródła. No i do następnego razu, obyśmy zdrowi byli. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.